Pieniądze. To właśnie wokół nich kręci się świat wielu osób. Konsumpcjonizm rozgościł się na dobre w naszym społeczeństwie i coraz więcej ludzi zwraca szczególną uwagę na to, jaki jest ich status społeczny i poziom dobrobytu. Co jednak robić, kiedy wydajemy zbyt wiele pieniędzy? Jak zacząć oszczędzać nasze środki i przestać je trwonić na głupoty? W dzisiejszym wideo pokażę Wam aż 9 prostych trików, które sprawią, że w Waszym portfelu znajdzie się więcej pieniędzy, a Wy zapanujecie w końcu nad swoimi finansami. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym trikiem na to, jak przestać trwonić pieniądze i zacząć oszczędzać, jest skończenie z używkami w postaci alkoholu, papierosów, a także słodyczy. Policzono, że na każdego Polaka w naszym kraju, w tym również dzieci i noworodki, przypada prawie 10 litrów czystego alkoholu rocznie. Oznacza to, że wydajemy 1000 zł rocznie na tego typu zakupy. O wiele gorzej wygląda jednak statystyka dotycząca palenia papierosów. Rocznie przeciętny Polak palacz wydaje blisko 3000 zł na papierosy. Do tego dorzućmy pieniądze wydane na słodycze, fast foody i inne niezdrowe rzeczy, a okaże się, że tracimy prawdziwą fortunę na to, aby pogorszyć stan naszego zdrowia i skutecznie skrócić swoje życie. Doprawdy, człowiek jest niesamowitym stworzeniem. Oczywiście, nie każą Wam stać się całkowitym ascetą i pić jedynie czystą wodę, zagryzając ją kromeczką suchego chleba, ale warto zastanowić się nad tym, czy kolejny wypalony papieros, tudzież hamburger, jest tym, czego potrzebujemy najbardziej na świecie. Drugim trikiem na to, jak nie trwonić pieniędzy, jest pocięcie swojej karty kredytowej. Tak, dokładnie, potnijcie ją na drobne kawałeczki i wyrzućcie do kosza. Od lat banki starają się jak tylko mogą wyprzeć gotówkę z obiegu pieniądza, zastępując ją pieniądzem elektronicznym. To, że wiąże się to z większą inwigilacją i zniewoleniem jednostki, to jedna rzecz. Inną jest natomiast wydawanie pieniędzy. Zobaczcie, kiedy płacimy kartą za nasze zakupy, wygląda to następująco. Pani w kasie mówi, ile mamy do zapłaty, my przykładamy kartę, wklepujemy PIN, o ile jest potrzebny, dziękujemy i odchodzimy. Kiedy płacimy gotówką, widzimy, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Musimy przecież fizycznie sięgnąć po portfel, wyjąć banknoty i zobaczyć na własne oczy, że opuszczają one nasz portfel i lądują u kogoś innego. Widzimy również, że nasz portfel jest pusty, kiedy kończy nam się gotówka. W przypadku, gdy mamy ze sobą kartę, mamy tak naprawdę wszystkie pieniądze ze sobą, a ich wydanie jest o wiele łatwiejsze. W związku z tym kupujemy częściej pod wpływem impulsu, nie zastanawiając się do końca nad konsekwencjami naszego działania. Później zastanawiamy się, gdzie podziały się nasze pieniądze i z rosnącym zdziwieniem przeglądamy historię naszych transakcji. A no właśnie, kiedy jesteśmy już przy podejmowaniu decyzji zakupowych, czas przejść do trzeciego pomysłu na to, jak przestać trwonić pieniądze. Jest nim zadanie sobie pytania, czy jest mi to naprawdę potrzebne. Na początku roku tysiące Polaków postanawia zmienić swoje życie i zacząć dbać o swoje zdrowie. Kupują więc oni różnego rodzaju przyrządy do ćwiczeń, odzież i buty sportowe do biegania i tysiące innych gadżetów, które mają w magiczny sposób pomóc im w realizacji celu i wyrobieniu nowych nawyków. Kończy się to jednak zwykle kiepsko, ponieważ zakupiony sprzęt zostaje użyty jedynie kilka razy, po czym ląduje na dnie szafy lub zostaje wystawiony po pieniądzach na przykład portalu OLX. Zamiast tych wszystkich wydatków warto najpierw zadać sobie pytanie, czy tego naprawdę potrzebuję? Aby zacząć ćwiczyć czy biegać, nie potrzeba żadnego sprzętu. Stare Adidasy i dres w zupełności wystarczą na pierwszą przebieżkę, która pokaże Wam, czy bieganie jest właśnie dla Was. Oczywiście zasadę tą można przenieść na kupno nowych ubrań, samochodu czy wyjazdu za granicę. Przed każdym nowym wydatkiem zatrzymajcie się więc i zastanówcie. Czwartym pomysłem na to, jak przestać trwonić pieniądze i zacząć oszczędzać, jest szukanie alternatyw. Kiedy zastanowimy się już nad tym, czy dana rzecz jest nam niezbędna, warto zastanowić się nad kolejną kwestią. Czy istnieje alternatywa dla naszej potrzeby? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Kiedy na przykład lubisz od czasu do czasu wypić sobie lampkę wina i nie chcesz rezygnować z tej przyjemności, zamiast pójść do sklepu, spróbuj zrobić swój domowy trunek. Jego koszt jest znacznie niższy, a produkcja własnego winka daje dużo satysfakcji. Tak samo można postąpić, kiedy wyjeżdżasz na wakacje. Wybierz tanie zakwaterowanie na Booking zamiast drogiego hotelu.
kiedy coś ci się zepsuje. Nie wyrzucaj, lecz sprawdź, czy nie można tego naprawić. Zamiast kupować drogi sprzęt do na przykład prania dywanów, lepiej zastanowić się nad wypożyczeniem na doby tego samego odkurzacza od kogoś innego. Przykładów codziennych decyzji można mnożyć w nieskończoność. Mam jednak nadzieję, że wiecie, o co chodzi i następnym razem, kiedy przyjdzie wam wydać pieniądze, zastanowicie się nad alternatywami. Kolejnym pomysłem na to, jak zacząć oszczędzać i przestać trwonić pieniądze, jest edukacja. W tym miejscu muszę wam pogratulować. Skoro dobrnęliście do tego momentu wideo, oznacza, że wiecie, jak ważna jest edukacja, zwłaszcza ta finansowa. W dzisiejszym świecie jest ona jeszcze ważniejsza, ponieważ czasy zmieniły się nie do poznania. Rozwój sieci sprawił, że możemy kupować więcej, taniej i łatwiej. Niestety sieć stworzyła również pole do działania przestępcom. Dlatego też bardzo ważna jest edukacja. Umiejętność dostrzeżenia fałszywej okazji czy też pułapki zastawionej przez internetowych przestępców pozwala nam ustrzec nasze pieniądze przed utratą również na tym polu. Edukując się poprzez chociażby filmy podobne do tych, zdobywacie wiedzę, a ona jest bezcenna i daje wymierne korzyści. Siódmym pomysłem na oszczędzanie jest monitorowanie swoich wydatków. Często nie zdajemy sobie sprawy, ile pieniędzy potrafimy wydać w ciągu miesiąca. Niespodziewane wydatki spadają na nas często niczym grom z jasnego nieba i cały budżet domowy może się zawalić. Warto jednak prowadzić listę największych wydatków, jakie spotkały nas w danym miesiącu. Wystarczy kawałek kartki przyczepiony na lodówce i długopis. Za każdym razem, kiedy spotka cię spory wydatek w danym miesiącu, zapisz go sobie na kartce. Pod koniec danego okresu sprawdź, na co wydałeś najwięcej i zastanów się, czy możliwe jest uniknięcie lub chociażby zmniejszenie tego kosztu w przyszłości. Zdanie sobie sprawy z tego, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, pozwoli wam na sterowanie swoimi wydatkami. Skoro jesteśmy już przy wydatkach, ósmym pomysłem na to, jak przestać trwonić pieniądze, jest zadanie sobie kolejnego pytania. Czy mogę kupić daną rzecz od razu za gotówkę? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to rzeczywiście stać nas na kupno. Jeżeli nie, powinna wam się zapalić ostrzegawcza lampka. Wiem, że w tej chwili stoję w opozycji do całego świata, który wręcz krzyczy, aby zapożyczać się przy każdej możliwej okazji. Najniższe stopy procentowe w historii kraju, inflacja, atrakcyjne warunki kredytowania, raty 0%, wszystko to skłania ludzi do zaciągania zobowiązań. Często jednak taka droga prowadzi do ogromnych kłopotów. Każde, nawet najmniejsze zobowiązanie warto więc traktować nie jako coś dobrego, ale jako pozbawienie siebie części naszej wolności. Im więcej mamy zobowiązań, tym mniej wolności. Każdy kredyt czy pożyczka pozbawia nas możliwości decydowania o tym, co zrobić z naszymi pieniędzmi i życiem. Posiadacze kredytów hipotecznych są skazani często na 30 i więcej lat dobrowolnego więzienia i spłacania swoich zobowiązań, czy tego chcą, czy nie. Nie mogą więc rzucić pracy, której nie cierpią i żyją w strachu. Oczywiście, nie wszyscy ludzie z kredytami to snujące się z nogi na nogę zombie. Niektórzy czują się bardzo dobrze ze swoimi zobowiązaniami. Osobiście jednak wolę ich nie mieć, dlatego też zawsze zastanawiam się, czy mogę kupić daną rzecz za gotówkę. Dziewiątym pomysłem na to, jak oszczędzać pieniądze i przestać je trwonić, jest życie nieco poniżej swojego poziomu. Co mam na myśli? Wiele osób zaraz po otrzymaniu czy to podwyżki, czy awansu automatycznie zaczyna wydawać więcej. Jak niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczynają kupować nowe smartfony, ciuchy i wyjeżdżać na dłuższe wakacje. Ich styl życia zmienia się bardzo szybko i po kilku tygodniach zastanawiają się, jak mogli żyć, kiedy zarabiali mniej pieniędzy. Niestety dobra passa nie zawsze trwa wiecznie i zwolnienia czy też wypadki losowe potrafią nieźle namieszać nam w życiu. Kiedy nasze dochody spadają, nie spada często jednak poziom naszego życia, a w naszym budżecie zaczyna tworzyć się dziura. Pół biedy, kiedy posiadamy oszczędności, które zgromadziliśmy w lepszych czasach. A, zapomniałem, nie mamy ich, bo wszystko wydawaliśmy na bieżąco. Tak zaczyna się historia niejednego zadłużonego człowieka. Dlatego też tak ważnym jest, aby racjonalnie gospodarować swoimi pieniędzmi, zbudować finansową poduszkę bezpieczeństwa i nauczyć się kontrolować samych siebie i swoje wydatki. Życie nieco poniżej tego, na co nas stać, nie jest dla nikogo ujmą, a jeżeli twoi znajomi twierdzą inaczej, to proponuję ci ich zmienić. Ostatnim bonusowym sposobem na to, jak zacząć oszczędzać i przestać trwonić pieniądze, jest skupienie się na zarabianiu. Człowiek nie może myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach naraz. Kiedy wszystkie twoje myśli są skierowane na zarabianie pieniędzy, z automatu przestajesz robić coś dokładnie przeciwnego.
a im więcej zarabiasz, tym więcej możesz odłożyć, kierując się zasadami zawartymi w tym wideo. Jeżeli więc chcecie zacząć zarabiać, zapraszam Was do innych moich materiałów, które w tej chwili ukazały Wam się na ekranie. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do jego udostępnienia wśród swoich znajomych, a także pozostawienia komentarza z dobrym słowem lub pomysłem na nowe wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.